Wczoraj okrągła rocznica, ale obchody dopiero się rozpoczynają. Region pamięta o powstańcach wielkopolskich. Małgorzata Rogaty, witam Państwa, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Tutaj w Szubinie walczyły kompanie z Wrześni, Środy Wielkopolskiej. Byli to młodzi ludzie, którzy tutaj nam przynieśli wolność. To wszystko jest zasługą naszych przodków, którzy wywalczyli naszą niepodległą ojczyznę, wielokrotnie oddawając to, co najcenniejsze, czyli swoje życie. Ten temat już za chwilę, a na początek skrót najważniejszych informacji dnia. Plan dla szpitala. Aby zasilić szpital środkami, które szpital będzie mógł w ten sposób spłacić toksyczne zadłużenie w parabankach. Kredytowanie dzisiaj szpitala według naszej oceny na poziomie 190 milionów jest niemożliwe, dlatego że dzisiaj szpital ma już zastawiony majątek. Wyrok za zabójstwo. Oskarżonego Miłosza uznaje za winnego popełnienia czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia i bierze mu karę 11 lat pozbawienia wolności. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń roku. Rząd stanął na wysokości zadania i przyszedł rolnikom z bezprecedensową, jak do tej pory, pomocą rzędu 1,5 miliarda złotych. Świętowaliśmy 400-tysięcznego pasażera na naszym lotnisku. Zaczynamy od nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Grudziądza. Radni decydowali dziś o planie naprawczym dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Po burzliwej dyskusji ostatecznie dokument został przyjęty głosami 14 radnych. Przeciw był Klub Prawa i Sprawiedliwości. Regionalny Szpital Specjalistyczny od lat nie tylko na ustach mieszkańców Grudziądza. Tego, że finansowa kondycja lecznicy fatalnie wpływa na sytuację samego miasta, nikt nie ukrywa. Negowaliśmy pewne zachowania dyrekcji prezydenta w poprzedniej kadencji i mówiliśmy o tym, że może to doprowadzić do takiej, a nie innej sytuacji. No niestety nasze słowa się potwierdziły. Dzisiaj musimy odkręcać i głosować za. Za przyjęciem planu naprawczego szpitala, by placówka mogła ubiegać się o unijne dofinansowanie na budowę sterylizatorni, dokument musiał do końca roku zyskać akceptację radnych. I tak się stało, ale nie obyło się bez burzliwej dyskusji. Tu jest, proszę Państwa, cały szereg wątpliwości. Plan zakłada przede wszystkim oddłużenie szpitala. Jak? Między innymi poprzez przejęcie zobowiązania przez spółkę celową bądź już istniejącą, jak grudziąckie inwestycje medyczne. Dalej kredyt, ale już w bankach Skarbu Państwa. Po to, aby zasilić szpital środkami, które szpital będzie mógł w ten sposób spłacić toksyczne zadłużenie w parabankach. Głosami radnych klubów Koalicji Obywatelskiej i Sojuszu Obywatelski Grudziądz plan został przyjęty. Jest to jedno z rozwiązań, które pomoże szpitalowi, które pomoże wyjść z tej sytuacji finansowej, w której znalazła się grudziądzka lecznica. Przeciwni byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Kredytowanie dzisiaj szpitala według naszej oceny na poziomie 190 milionów jest niemożliwe, dlatego że dzisiaj szpital ma już zastawiony majątek. Nie posiada majątku, bo spora część już jest do GIM-u przerzucona. Kolejna część, która ma być aportem znowu wniesiona do spółki komunalnej, budzi bardzo poważne zagrożenie. Co więcej, do końca marca przyszłego roku miasto musi wyłożyć około 49 milionów złotych. To strata finansowa lecznicy. Kwoty trzeba było zaplanować w budżecie na 2019 rok. Kolejne prace nad projektem spowodowały opóźnienia. Budżet nie został jeszcze przyjęty. Jeżeli uda nam się uporządkować sprawy szpitala, to myślę, że miasto zacznie normalnie funkcjonować i rozwijać się dla dobra mieszkańców. Sesja budżetowa została zaplanowana na koniec stycznia. Grudziądz, Aleksandra Ciekot. 11 lat więzienia, taki wyrok usłyszał dziś w Sądzie Okręgowym w Toruniu Miłosz P., oskarżony o zabójstwo 28-letniego mężczyzny, którego dźgnął nożem na starówce w poniedziałek wielkanocny w 2017 roku. Sąd skazał również jego kolegę Roberta S. na karę roku więzienia za groźby karalne pod adresem partnerki zamordowanego. Oskarżonego Miłosz uznaje za winnego popełnienia czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia i bierze mu karę 11 lat pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło tutaj, na ulicy Chełmińskiej nad ranem. Miłosz P. wraz z Robertem S. wracali po całonocnej zabawie do mieszkania. Trafili na grupę osób przed sklepem i grozili narzeczonej ofiary, co w efekcie doprowadziło do bójki. Napastnicy najpierw zranili nożem 31-letniego mężczyznę, a następnie śmiertelnie ugodzili Radosława S. 28-latek z raną kłutą brzucha po przewiezieniu do szpitala zmarł. Słyszałam tylko, ała, oni mają nóż. Ugodzili najpierw jego nożem, ale miał takie szczęście, że miał w koszuli telefon i trafili tym nożem po prostu w telefon. Nic mu się nie stało, tylko go drasnęli. A w momencie, kiedy mój narzeczony usłyszał, że szwagier krzyczy, ała, oni mają nóż, podbiegł do tej klatki, złapał klamkę od tej klatki, nie zdążył jej nawet całkiem odtworzyć i tylko się cofnął i powiedział do mnie, myszka, dostałem nożem. Przeszedł jeszcze kawałeczek o własnych siłach na drugą stronę, padł na ziemię. Jak udało się ustalić, Miłosz P. był wtedy trzeźwy. W jego mieszkaniu znaleziono ponad gram marihuany. Drugi z napastników, Robert S., był nietrzeźwy. Miał około 0,5 promila alkoholu w organizmie. Wyrok sądu dla prokuratury nie jest satysfakcjonujący. Wyrok sądu w zakresie ustaleń faktycznych, jak i co do orzeczonej kary, odbiega w pewnym zakresie od wniosków prokuratury, dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 7 dni zostanie podjęta decyzja co do tego, czy zostanie złożony wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia i po jego zapoznaniu prokuratura podejmie decyzję, czy będzie składała w mniejszej sprawie apelację. Zdaniem sądu motywem bójki była chęć rywalizacji i pokazania odwagi wobec drugiej strony. Koniec roku to czas podsumowań. Za nami 12 miesięcy obfitujących w wiele ważnych wydarzeń politycznych, gospodarczych, społecznych. Pomoc rolnikom poszkodowanym przez suszę, rozwój portu lotniczego w Bydgoszczy, a także wzrost płac to najważniejsze tematy programu Wspólny Mianownik, w którym politycy, przedstawiciele związków zawodowych oraz specjaliści omówili na naszej antenie wydarzenia mijającego roku. Z punktu widzenia przedstawiciela administracji rządowej na pewno konieczność zmierzenia się, tak jak rok wcześniej, z nawałnicą sierpniową w 2017 roku, z jej skutkami, tak Urząd Wojewody jako przedstawiciela rządu na terenie województwa najbardziej był zaabsorbowany liczeniem, czy udziałem, bo my bezpośrednio tego nie robiliśmy, ale w łagodzeniu skutków tej suszy. Możemy powiedzieć o tym, że rząd stanął na wysokości zadania i przyszedł rolnikom z bezprecedensową, jak do tej pory, pomocą rzędu 1,5 miliarda złotych. To, co budzi pewne nadzieje, to poprawa stanu w podregionie południowym, zwłaszcza Włocławek, powiaty radziejowski, włocławski, lipnowski. One mają już lepszą dynamikę wzrostu gospodarczego, bo i te strefy ekonomiczne przynoszą jakiś tam skutek pozytywny, te miejsca pracy powstają. Świętowaliśmy 400-tysięcznego pasażera na naszym lotnisku. To oczywiście drobiazg w skali tych wielkich procesów, ale warto zauważyć, że drobiazg nieprzypadkowy. To właśnie ten 400-tysięczny pasażer pokazuje, że rozwój gospodarczy województwa, jego atrakcyjność powoduje, że to także napędza na przykład ruch pasażerski. Rozwój gospodarczy pozwala na lepsze wynagrodzenie i więcej miejsc pracy dla pracowników. Natomiast przy tej dobrej koniunkturze niestety cała grupa pracowników, jeśli chodzi o pracowników sfery budżetowej, i to nie tylko jednostek budżetowych, ale również i polityki społecznej, czyli pracowników związanych z domami pomocy społecznej, szeroko rozumianych, również pracowników kultury, nauki, jak wiemy doskonale, od prawie 8-9 lat nie otrzymywali wzrostu wynagrodzeń, który byłby satysfakcjonujący. Ja myślę, że w przyszłym roku najistotniejszą kwestią to będzie to, co mówił pan przewodniczący, problem pewnego systemowego uporządkowania wzrostu płac, czy korzystania z tego pozytywnego wzrostu gospodarczego. Podsumowanie roku także w rozmowie dnia. Gościem Anny Czcińskiej będzie Grzegorz Grześkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy. Początek programu o godzinie 19. To jest główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Spór na sesji w sprawie zwolnień w Żninie. Abonament radiowo-telewizyjny od nowego roku bez zmian.
Co dzieje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie? W grudniu pracę straciły tam dwie kobiety. Dwóch kolejnych pracowników informuje o trudnych relacjach z dyrektorką placówki. Sprawę poruszył podczas sesji jeden z radnych. Burmistrz Żnina czeka na wyjaśnienia i zapowiada przeprowadzenie ankiety, która ma zbadać stopień zadowolenia pracowników ze współpracy z dyrekcją ośrodka. Czuję się tutaj wyzbyta ze swoich praw wszelkich. Dla Renaty Gali dyscyplinarne zwolnienie to nie tylko koniec zawodowej kariery, ale też utrata źródła dochodu. Była pracowniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych, do wypłaty tak zwanej trzynastki i nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy. Kobieta czuje się pokrzywdzona. Przyczyną jej zwolnienia miało być ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, polegających m.in. na niewykonywaniu poleceń pracodawcy czy opuszczeniu stanowiska pracy. Jest to dla mnie dalece krzywdzące, ponieważ nie ma podstawy żadnej merytorycznej mojego zwolnienia z pracy. Natomiast wszystkie treści, które zawiera owo zwolnienie, są nieprawdziwe. Brak zaufania był za to powodem zwolnienia kolejnego pracownika MOPS-u. Agnieszka Markwart uważa, że utrata pracy jest związana z jej udziałem w wyborach samorządowych, w których kandydowała do Rady Miasta. Zastrzeżenia do funkcjonowania placówki ma też dwóch innych pracowników. Może czas, kiedy głośno powiedzieć i może właśnie my jesteśmy takimi osobami, które głośno przeciwstawiają się dyskryminacji, jakie miała miejsce w pracy, o działaniach mobbingowych. Dyrektor MOPS-u tłumaczy, że umowy o pracę zostały wypowiedziane zgodnie z literą prawa. Okoliczności zwolnień najprawdopodobniej zbada sąd pracy. Zrobiłam to ze względu na dobro ośrodka, dlatego że musiałam realizować zadania powierzone gminie i być może była obawa, że nie byłoby terminowo wypłaconych świadczeń. Funkcjonowanie żnińskiego MOPS-u zaniepokoiło jednego z radnych, który oczekuje wyjaśnień od burmistrza. Widać, że tam się coś posypało. Nie ma jak gdyby komunikacji między panią dyrektor a pracownikami. Ta pani zaczęła wykonywać i wykorzystywać swoje stanowisko w ten sposób, że zaczęła dyskryminować cztery osoby, przy czym dwie już zwolniła. Niepokojące informacje o zwolnieniach i sytuacji w placówce dotarły między innymi do profesora Wojciecha Polaka, członka Kolegium IPN, działacza PiS i członka Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie. Napisał on list do władz miasta i regionu z prośbą o interwencję i wyjaśnienie sprawy. Burmistrz na posiedzeniu listopadowym Rady Miejskiej powiedział, że dyrektorkę MOPS-u się obraża. No i więc ja zapytałem go się, okej, jeżeli ma takie zdanie, to może je wypowiadać, ale to rozumiem, że przeprowadził w tej sprawie jakieś dociekanie. Burmistrz Żnina Robert Luchowski przyznaje, że sytuacja w MOPS-ie jest niepokojąca. Włodarz miasta oczekuje wyjaśnień od dyrektorki placówki i zapowiada podjęcie działań w tej sprawie. Rozważamy możliwość przeprowadzenia ankiety badającej poziom zadowolenia pracowników ze współpracy z dyrektorem. Myślę, że w tym kierunku pójdziemy, aczkolwiek decyzji jeszcze nie ma. Natomiast na tym będą polegały między innymi badania tej sprawy. Były pracowniczki MOPS-u spotkały się z burmistrzem Żnina, który czeka na pisemne przedstawienie wątpliwości i zarzutów co do funkcjonowania ośrodka. Żnin, Agata Chyłka. Oddali życie za wolną Polskę. O ich bohaterstwie pamiętają kolejne pokolenia. Powstanie Wielkopolskie było największym w pełni zwycięskim zrywem niepodległościowym w czasie zaborów. Z okazji setnej rocznicy powstania w wielu miastach regionu zaplanowano oficjalne uroczystości i inscenizacje historyczne. Mieliśmy to coś, iskrę, serce, szczęście. Walczyliśmy o wolność, o Wielkopolskę, o niepodległą Polskę. Nie byłoby pełnej, niepodległej Polski, gdyby nie tysiące takich jak ja. To obraz powstania na podstawie wspomnień tych, którzy 100 lat temu walczyli o niepodległość. Uczestnicy tych wydarzeń, pełni odwagi i determinacji, domagali się włączenia ziem Wielkopolski do Rzeczpospolitej, umacniającej swoją niepodległość. W Szubinie walczyły kompanie z Wrześni, Środy Wielkopolskiej. Byli to młodzi ludzie, którzy tutaj nam przynieśli wolność, a którzy często zostali w tej ziemi. Powstanie Wielkopolskie było jednym z niewielu zwycięskich zrywów w historii Polski. Zacięte walki toczyły się między innymi w Rynarzewie, na Kleszubinie i Żninie. O tym pamiętają kolejne pokolenia. Codziennie odbywają się lokalne uroczystości w poszczególnych miastach, w których odbywały się bitwy, w których ginęli powstańcy.
którzy zarówno wyzwalali, jak i dążyli do wyzwolenia Bydgoszczy. O tych wydarzeniach przypominają historyczne publikacje, oficjalne uroczystości, wystawy, ale i produkcje filmowe. Miało się wrażenie, że jedziemy na wesele, a nie na wojnę. To była noc sylwestrowa. Powstańcy wyzwolili Kcynię, zdobywając między innymi dworzec. O tych kartach historii w filmowym wydaniu przypominają członkowie Towarzystwa Historycznego w Kcyni. Na jedną dobę dostaliśmy klucze do dworca i przygotowaliśmy właśnie na jeden dzień taką ekspozycję związaną właśnie z Powstaniem Wielkopolskim. I zainteresowanie przeszło podobno wasze oczekiwania. Tak, tak. No było około 400 osób, bo rozdawaliśmy takie specjalne karty. 30 grudnia na rynku w Kcyni zaplanowano inscenizacje historyczne z udziałem grup rekonstrukcyjnych z całej Polski. Dla kolejnych pokoleń to przede wszystkim żywa lekcja historii, podkreślali goście programu z pierwszej ręki. W szkołach jest bardzo, bardzo dużo tego typu wydarzeń właśnie na rynku. No myślę, że jednak to starsze pokolenie bardziej interesuje się takimi tematami, ale Mimo to warto popularyzować wśród najmłodszych. Pomysłów na przekazywanie wiedzy nie brakuje. W Nakle członkowie Stowarzyszenia Patriotyczno-Historycznego 1939 przygotowali między innymi wystawę broni strzeleckiej w schronie przy ulicy Gimnazjalnej. W sobotę w Zamościu przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich o godzinie 14 nastąpi odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej uczestnikom bitwy o pociąg pancerny. Poległych w walkach powstańców. Tradycyjnie pamięć bohaterów uczczą również mieszkańcy Szubina. 12 stycznia obchody setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego rozpoczną się mszą świętą i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Dla miłośników historii przygotowano między innymi pokazy grup rekonstrukcyjnych. Szubin, Karolina Ratajczak. Kacper, Melchior i Baltazar, a wraz z nimi tysiące wiernych, przejdą ulicami Bydgoszczy 6 stycznia w tradycyjnym miejskim orszaku organizowanym z okazji Dnia Objawienia Pańskiego. Wezmą w nim udział także Paderewski, Dmowski i Piłsudski. Ich obecność będzie miała związek z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W pierwszym marszu zorganizowanym w 2014 roku uczestniczyło około 5 tysięcy mieszkańców. Obecnie bydgoski orszak Trzech Króli jest jednym z największych w Polsce. Miejskie orszaki organizowane w Święto Trzech Króli stają się już tradycją. 6 stycznia przez Bydgoszcz przemaszeruje kolorowy korowód. Na czele pochodu staną królowie Kacper, Melchior i Baltazar, a wraz z nimi pójdą tysiące mieszkańców. Świętowanie rozpocznie się mszą świętą. Po mszy świętej o godzinie 12:30 formuje się pochód i przechodzimy ulicami Bernardyńską, Zbożowym Rynkiem, Toruńską i wchodzimy bezpośrednio do hali Uczniczka. Trzy kontynenty i trzy pokolenia. To właśnie je będą w tym roku reprezentować królowie. W rolę europejskiego monarchy wcieli się Andrzej Barylski. Właśnie o to chodzi, żeby to było święto dla wszystkich mieszkańców Bydgoszczy i okolic, wszystkich tych, którzy chcą w tym uczestniczyć. Organizatorem wydarzenia jest Ruch i Fundacja Światło Życie. Hasłem przewodnim nadchodzącego orszaku będzie Odnowi oblicza Ziemi. Jego scenariusz nawiązuje do nauk Jana Pawła II. Fragmenty przemów Ojca Świętego wygłosi aktor Mieczysław Franaszek. Pan Bóg objawia się nie tylko tym, którzy mu byli wierni, ale także przychodzi do wszystkich, którzy gdzieś pogubili się na drodze swojego życia. Ten orszak jest otwarty dla wszystkich. Dla odtwórców ról udział w tym niezwykłym przedstawieniu to wielkie przeżycie. Musimy stanąć na wysokości zadania i zrobić wszystko, żeby być po prostu wiarygodnym. 6 stycznia 2019 roku orszaki Trzech Króli przejdą przez ulice 752 miejscowości w Polsce i 22 za granicą. Po raz pierwszy tego typu wydarzenie odbędzie się m.in. w Rosji. Bydgoszcz, Jagoda Rogatty. Jacuzzi, fitness, sala sportowa i kawiarnia. Wszystko w jednym miejscu. Pływalnia Delfin we Wrocławku gotowa po przebudowie. Basen był nieczynny od 2016 roku. Jego rozbudowa pochłonęła 15 milionów złotych.
Na razie jeszcze skok do tego basenu zakończyłby się twardym lądowaniem, ale już wkrótce będzie można tu bić olimpijskie rekordy. Pływalnia przeszła pełną termomodernizację. Budynek został rozbudowany o nową południową część wraz z niecką rekreacyjną, siedziskami do masaży oraz jacuzzi. Wymieniona została także instalacja uzdatniania wody. Cały układ instalacyjny funkcjonuje bez zarzutu. Była ten duży basen napełniony wodą, sprawdzona była też i ogrzewanie, sprawy chemiczne, więc wszystko na ten moment wskazuje na to, że jesteśmy gotowi do zgłoszenia do odbioru. Remont budynku rozpoczął się ponad rok temu, jednak pływalnia była nieczynna od 2016 roku. Rozbudowa basenu opóźniała się, ponieważ firmy startujące w przetargu chciały więcej pieniędzy niż oferowało miasto. Opóźniło się także oddanie inwestycji pierwotnie zaplanowane na sierpień tego roku. Spotkaliśmy wiele niespodzianek i to na poziomie technicznym, jak i na poziomie tutaj budowlanym. Niestety trzeba było to pokonać. Rozmowy z wykonawcą były twarde i bardzo trudne niekiedy. No ale myślę, że o tym za kilka miesięcy już zapomnimy. Po przebudowie z pływalni będzie mogło korzystać jednocześnie ponad 180 osób. Jak zapewniają władze miasta, mieszkańcy będą się tutaj czuli jak ryba w wodzie. Włocławek, Błażej Karczmarczyk. Czas na zapowiedź informacji sportowych, które pojawią się po wieczornym wydaniu Zbliżeń. Maciej Pieszczyński, dobry wieczór. Dobry wieczór. Trwają przygotowania do Mistrzostw Świata do lat 20, które w przyszłym roku zorganizowane zostaną w 6 polskich miastach, w tym w Bydgoszczy. Myślę, że będzie to interesujące. Jakie drużyny będą, oby były jak najbardziej atrakcyjne. To się dowiemy dopiero w lutym. Natomiast myślę, że bez względu na to, jakie drużyny będą, no warto przyjść na stadion, zobaczyć, jak grają młodzi ludzie do 20 lat, którzy no, w wielu przypadkach będą grywali już niedługo pewnie w swoich reprezentacjach narodowych. Organizatorzy wciąż szukają osób, które chciałyby pracować przy piłkarskim mundialu jako wolontariusze. Ponadto w serwisie sportowym będzie sporo siatkówki. Chemik Bydgoszcz o ligowe punkty walczy w Bełchatowie ze Skrą. W tej chwili jest 2-0 dla gospodarzy. Natomiast w Bydgoszczy rozpoczął się dwudniowy turniej dla juniorów oraz kadetów. Szczegóły wieczorem. Zapraszam. Nowy rok tuż, tuż, ale za to stary pozostaje abonament. Stawki za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych nie zmienią się. Płacąc za cały rok z góry, można skorzystać z bonifikaty. Ósma rano. Rozpoczyna się pierwszy program na żywo. Widzowie TVP3 Bydgoszcz mogą dowiedzieć się o planowanych w regionie wydarzeniach, posłuchać dyskusji na różne tematy, zobaczyć, czym żyje Kujawsko-Pomorskie. To tylko niektóre wiadomości. Telewizyjna machina rusza. W ciągu dnia na antenie programy o zdrowiu, kulturze, innowacjach, rolnicze, historyczne i polityczne, a także główne źródło wiadomości z regionu, Zbliżenia. Reporterzy od świtu do nocy starają się być w centrum wydarzeń. Relacjonują, reagują na sygnały od widzów, poruszają trudne tematy i przekazują zabawne historie. Od lat na podium wśród regionalnych serwisów informacyjnych. Wyjątkowy obiekt i wyjątkowa sytuacja. Dlaczego te badania są tak bardzo ważne? Ta sytuacja oburza nie tylko mieszkańców gminy Gąsawa. Wiatr we włosach i piękne samochody. Atmosfera w Bydgoszczy jest naprawdę wyjątkowa. Zapełnianie anteny tyloma ciekawymi propozycjami nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie widzów. 22 zł i 70 groszy miesięcznie. Dzięki tym pieniądzom publiczne telewizja i radio mogą realizować swoją misję. W 2019 roku opłata abonamentowa nie wzrośnie. Może się za to obniżyć. Osoby, które zapłacą za 12 miesięcy z góry, otrzymają bonifikatę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina, opłata abonamentowa jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia płacenie rachunków za telewizję kablową lub satelitarną. Posłuchajmy teraz, jakiej pogody możemy spodziewać się na przełomie roku. Magdalena Rzekowska.
Do końca tygodnia przeważać będzie pochmurna pogoda z opadami deszczu i mrzawki. Cały czas będzie ciepło, bo nawet nad ranem temperatura nie powinna spadać poniżej zera. W ostatni dzień starego roku czeka nas jednak chwilowa zmiana warunków. Ten ostatni poranek mamy szansę na oszroniony zimowy krajobraz, natomiast w ciągu dnia nacieszymy się słońcem, bo zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Na termometrach niewiele, bo 2 lub 3 stopnie, czyli ostatni dzień starego roku zapowiada się bardzo rzeźko. W nowy rok ponowna zmiana warunków, znów popłynie ciepłe i wilgotne powietrze i znów krajobraz zacznie przypominać późną jesień, a nie pełnię zimy. To była Magda Żakowska. Teraz to wszystkie informacje. Wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21:00. Zapraszam. Do zobaczenia.